Jesteśmy po meczu w Płocku, Nafciarze przegrywają 1-2 ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie, które wieńczyło nam tą piłkarską sobotę, 15 kolejki PKBP Ekstraklasy, niespodziewana porażka Wisły Płock. Mówię niespodziewana, bo na pewno przed meczem, no chyba że kibice Śląska, nie obstawialibyśmy takiego rezultatu. Natomiast zgłębiając się to spotkanie, absolutnie mam wrażenie, że wynik jest konsekwencją bardzo dobrej gry Śląska w pierwszej połowie, bez puenty, i dobrej, konsekwentnej gry w drugiej połowie, gdzie już skuteczność była troszkę lepsza. No przede wszystkim zacznę od tego, że goście rewelacyjnie zaczęli ten mecz, naprawdę napór i postawienie swoich warunków gry. Wisła właściwie biegała cały czas za futbolówką do mniej więcej połowy pierwszej połowy, czyli taki fragment rzeczywiście, gdzie nawciarze patrzyli tylko, co wyprawiają piłkarze z Wrocławia, szukali jakiejś szansy wyjścia z kontrą, natomiast Śląsk konsekwencje grał po obwodzie i naprawdę to robiło wrażenie. Cały czas Kamiński był zmuszany do interwencji, mniej więcej po kwadransie gry pierwsza dogodna sytuacja Jebłacha. Później te sytuacje były coraz bardziej konkretyzowane, natomiast nie znaleźli drogi do bramki. Wisła natomiast przebudziła się, mam wrażenie, pod koniec tej pierwszej połowy, ale też to nie była taka Wisła, którą na przykład oglądaliśmy na początku tego sezonu. Na pewno też już tak jakby podsumowując, czyli przechodząc trochę do końca, Paweł Stano zawiesił bardzo wysoką poprzeczkę i w tej chwili apetyty są ogromne, więc takie potknięcie się i stracenie punktów ze Śląskiem, który jest w drugiej części tabeli, po meczu oczywiście w pierwszej, ale przed meczem w drugiej, no na pewno nie w smak kibicom Wisły. W drugiej połowie naprawdę to już był popis i takie indywidualne rajdy piłkarzy Śląska, między innymi właśnie strzelec bramki Jeboach. Świetnie wyglądał też napastnik Śląska Quintana. Podobał mi się także Lejwa, Schwarz, Olsen, no właściwie tych piłkarzy ofensywnych można wymieniać i wymieniać. Niezłe też zmiany w wykonaniu Śląska, no bo to Kączkowski asystuje przy tej bramce w wykonaniu Olsena, która dobiła Wisłę Płock. Wisła, która naprawdę nabrała skrzydeł po tym trafieniu Warchoła. Piłkarza, który wcześniej się wpisał na listę strzelców w tym meczu w Mielcu, kiedy to uratował wtedy Wisłę przed porażką. No i generalnie właśnie, przypatrzymy się Wisłę Płock, to rewelacyjne zadanie, czyli wyeliminowanie Legii Warszawa z Pucharu Polski, zwycięstwo wówczas z Legią, później porażka w ligowym meczu, remis w Mielcu, no i dzisiaj porażka, naprawdę stopniowy regres tej drużyny. Oczywiście fajnie, że Warchoł, strzelec bramki, który wchodzi z ławki, daje jakiś impuls, że właśnie Paweł Stano ma szeroką kadrę, natomiast gdzieś tam gra jest jakaś nijaka, takie mam wrażenie. Naprawdę na Śląsk patrzyło się przyjemnie, na Wisłę patrzyło się przyjemnie, kiedy szukała tej bramki kontaktowej, kiedy bramkę kontaktową zdobyła, naprawdę wyglądało to pewnie, natomiast znów drugi gong i no gdzieś tam piłkarze Wisły musieli się obejść smakiem. Tak wygląda tabela po tym meczu. Tak jak wspomniałem, Śląsk awansował do tej, powiedzmy, górnej połówki, bo jest to 9. lokata. Wisła natomiast wciąż 5. Mogli piłkarze Nafciarze być nawet wiceliderami po tej kolejce, bo mają lepszy bilans bramkowy niż Legia Warszawa, który obecnie jest wiceliderem. No a tak wciąż są na miejscu 5. No szkoda, patrząc z perspektywy Wisły, natomiast nie mam takiego poczucia, że Śląsk fartownie wygrał. Oczywiście bramka w samej końcówce, natomiast rzeczywiście wyglądali oni o klasę lepiej pod każdym względem, więc naprawdę ten Śląsk się przyjemnie oglądało. Drużyna, która się zmieniła na lepsze, no i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało w perspektywie kolejnych tygodni. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania i z tej soboty. Wisła Płock 1, Śląsk Wrocław 2. Zachęcam wszystkich do lajkowania filmu, subskrypcji kanału i do zobaczenia wkrótce.